Cześć, witam Was na portalu wideotesty.pl i zapraszam Was dzisiaj na recenzję gry Deus Ex Human Revolution. W naszym kraju gra znana jest pod tytułem Deus Ex Bunt Ludzkości i została wydana nieco ponad rok temu w wersjach na PC, Xbox 360 oraz PlayStation 3. W Buncie Ludzkości wcielamy się w Adama Jensena, pracującego dla korporacji Sarif Industries. Jensen jest szefem ochrony Sarif Industries i ulubieńcem właściciela firmy, Davida Sarifa. Korporacja, w której pracuje nasz bohater, zajmuje się ulepszaniem ludzi poprzez wszczepianie im technologicznych implantów, dążąc do kontroli nad ewolucją człowieka. Gra rozpoczyna się bardzo dynamicznie. Już podczas pierwszej misji Adam ociera się o śmierć, po tym jak zostaje dosłownie zmasakrowany poprzez cybernetycznie ulepszonych terrorystów, którzy zaatakowali placówkę Sarif Industries. Aby ratować Adama przed śmiercią, David Sarif podejmuje decyzję o poddaniu Jensena znacznej modyfikacji implantami. Po rekonwalescencji Adam wraca do służby, naszpikowany wewnętrznymi implantami. Teraz widzi i słyszy więcej i pod każdym względem przewyższa normalnego śmiertelnika. Posiada też dwie cybernetyczne protezy rąk, które dają mu ogromną siłę i służą jako broń. Wysłani zostajemy na misję. Oczywiście naszym pragnieniem jest też odnalezienie ludzi odpowiedzialnych za atak terrorystyczny i rozprawienie się z nimi. Więcej fabuły nie będę zdradzał, aby nie psuć Wam przyjemności z grania. Jednak gwarantuję, że fabuła gry stoi na wysokim poziomie. Deus Ex – Bunt Ludzkości jest w dużej części niezłą strzelanką, ale przede wszystkim to niesamowita interaktywna opowieść z elementami RPG, dająca spore możliwości rozwoju postaci i przejścia misji na wiele sposobów. Możemy grać oczywiście jak w strzelankę i po prostu eliminować wrogów otwarcie. Przy okazji możemy korzystać z naprawdę świetnego systemu krycia się i przemieszczania za osłonami. Jednak w wielu przypadkach wróg będzie miał znaczną przewagę liczebną i technologiczną, dlatego lepiej przerzedzić nieco jego siły i dopiero ewentualnie zaatakować frontalnie. Możemy także potraktować grę jako skradankę i eliminować wrogów po cichu, a do budynków i pomieszczeń dostawać się poprzez dachy i przewody wentylacyjne. Możliwości jest wiele i od naszej czujności i uwagi zależy to, ile dróg rozwiązania danej sytuacji uda nam się znaleźć. Jeśli już unieszkodliwimy oponenta, to wypadałoby po sobie posprzątać. W grze bez problemu możemy chwycić każde ciało i przeciągnąć je w ustronne miejsce, tak aby patrol nie natknął się na nie i nie ogłosił alarmu. Jeśli już zwrócimy czyjąś uwagę, ale nie zaatakujemy, to wystarczy się ukryć i odczekać kilka chwil. Jest duża szansa, że zaalarmowana osoba wróci do patrolowania terenu zamiast tropić nas. Gdy zakradniemy się w pobliże wroga, to mamy dwie opcje unieszkodliwienia go. Możemy go obezwładnić, co jest na ogół cichszą i czystszą metodą, ponieważ nie zostawiamy śladów krwi. Możemy oczywiście pozbawić kogoś życia szybko i skutecznie, jednak ofiara wydaje często głośny krzyk, który może zdradzić naszą pozycję. Należy rozważnie unieszkodliwiać przeciwników, jeśli w pobliżu znajduje się ktoś jeszcze. W Buncie Ludzkości możemy używać kilkunastu rodzajów uzbrojenia. Na początku dysponujemy na ogół zwykłym pistoletem lub mocniejszym rewolwerem. Dość szybko znajdujemy pistolety automatyczne bądź strzelby. Bardziej zaawansowane bronie, takie jak karabin szturmowy, ciężkie obrotowe działko czy wyrzutnia rakiet, też są dostępne. Poza tym są też bronie specjalne służące do obezwładniania bez zabijania, takie jak paralizatory elektryczne lub karabinki na strzałki usypiające. Znajdzie się także coś dla snajperów amatorów.
Większość ciekawych broni możemy odebrać pokonanym przeciwnikom. Możemy je także znaleźć poukrywane w różnych miejscach, często zabezpieczonych alarmami, które musimy najpierw rozbroić. Mamy także handlarzy, u których szybciej nabędziemy rzadziej spotykane bronie, granaty i miny. Poza tym musimy też jakoś uzupełniać energię, a służą do tego batony i specjalne pakiety energetyczne. Samo zdrowie po ostrzale regeneruje się automatycznie, jeśli ukryjemy się na kilka chwil. Jednak, aby korzystać ze zdolności specjalnych Adama, musimy podładować jego implanty. Oczywiście zbieramy punkty doświadczenia, za które możemy ulepszać naszego bohatera. Jednym z ciekawszych są implanty wzroku, umożliwiające widzenie przez ściany, co bardzo ułatwia nam rekonesans i dokładne ustalenie pozycji, liczebności oraz uzbrojenia wrogów. Pokażę Wam przykład swobody, jaką daje nam gra. Musimy wejść do klubu, aby wykonać misję. Jedynym sposobem wydaje się zapłacenie ochroniarzowi 1000 kredytów za wejście, co jest niemałą sumą. Jednak szkoda wydawać pieniądze i poszukamy innej drogi. Tak więc udajemy się za róg i podążamy na tyły lokalu. A tutaj miłe zaskoczenie. Mamy kratkę wentylacyjną, która prowadzi wprost do środka. I nie musimy nic za to płacić. W grze możemy także hakować komputery i zamki. Poziom zabezpieczeń może być różny, a żeby hakować dobrze zabezpieczone terminale, musimy zadbać o odpowiednie ulepszenie implantów Adama. Włamywanie się polega na przejęciu odpowiedniej liczby węzłów i dotarciu do centrum systemu, zanim program zabezpieczający zdąży nas namierzyć i udaremnić próbę hakowania. Oczywiście za udane włamanie do systemu otrzymujemy również punkty doświadczenia, a także często możemy dostać się do czegoś ciekawego. Jak wspomniałem wcześniej, broń i wyposażenie możemy kupować u sprzedawców. Możemy u nich także sprzedawać niepotrzebne nam przedmioty. Zobaczmy także ekran postaci. Podstawową rzeczą jest mapa. Następnie mamy ekran ekwipunku i uzbrojenia. Jak widzicie, mi udało się już zebrać trochę sprzętu. Następnie bardzo ważna rzecz, menu modyfikacji naszego bohatera. Właśnie tutaj decydujemy, które możliwości Adama rozwinąć. I jeszcze dziennik mediów. Istotne w grze są także nasze relacje z innymi postaciami, włączając w to naszych wrogów. Prowadząc odpowiednią rozmowę, możemy bardzo dużo zdziałać, często bez rozlewu krwi. Możemy kogoś przekupić, zastraszyć lub po prostu okłamać, aby osiągnąć cel. System odpowiedzi nieco przypomina ten z Mass Effecta, a wybrane odpowiedzi naprawdę wpływają na przebieg konwersacji oraz końcowy wynik rozmowy. Jeszcze słowo na temat oprawy audiowizualnej. Grafika jest dobra, chociaż nie uświadczymy aż takiego bogactwa, jak na przykład w Battlefield 3. Jednak nie jest to aż tak istotne, gdyż gra nadrabia klimatem i grywalnością. Dźwięki są na wysokim poziomie i warto zwrócić uwagę na mocny, lekko zachrypnięty głos naszej postaci, który świetnie do niej pasuje. Całość uzupełnia świetny system fizyczny. Deus Ex, But Ludzkości to znakomita gra, którą polecam nie tylko fanom dawnych Deusów, ale każdemu graczowi ceniącemu swobodną, pełną emocji rozgrywkę w świecie przyszłości. Grę możecie obecnie kupić za jakieś 50 zł, a zapewnia świetną zabawę na jakieś 20 godzin. Naprawdę polecam. A póki co żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Pozdrawiam Was. Cześć! Tell him Barrett sent you straight to hell!